Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Moi drodzy, słyszeliśmy przypowieść o zaproszonych na ucztę. Król przygotował ucztę weselną dla syna, ale postępowanie tych, którzy zostali zaproszeni na te gody weselne, jest co najmniej zaskakujące i niezrozumiałe. Oni zlekceważyli gospodarza i, jak słyszeliśmy, okazali się niegodnymi otrzymanego zaproszenia. Moi drodzy, śmiem twierdzić, że ta przypowieść jest bardzo aktualna, bo co niedzielę słyszymy zaproszenie na ucztę, na Eucharystię. To zaproszenie obwieszczają nam dzwony bijące na kościelnej wieży. A dziś wy tu zgromadzeni na zaproszenie odpowiedzieliście swoją obecnością. Ale warto sobie postawić pytanie o to, czy jest tak w każdą niedzielę. A również o to, co z tymi, których tu nie ma i dzisiaj nie będzie. Może zbyt łatwo zwalniamy siebie i innych z tego obowiązku udziału w niedzielnej Eucharystii. Wymówek jest cała masa. Po pierwsze to brak czasu, bo praca, nauka, wypoczynek z rodziną, za miastem, zakupy, no a teraz jeszcze pandemia. Obawa przed zarażeniem. Czym różnią się nasze wymówki od tych z Ewangelii? Mam swoje poletko, które muszę obrobić, którego muszę doglądnąć, o które muszę zadbać. Moją pracę, zadania, obowiązki, naukę, studia. A Tobie, Boże, nic do tego. Mam firmę, prowadzę biznes, odbywam spotkania, zarabiam pieniądze i dbam o rodzinę. A Tobie, Boże, nic do tego. Moi drodzy, przychodząc na mszę świętą, słuchamy słów, które Bóg do nas kieruje. W trakcie Eucharystii Jezus przychodzi do nas, żywy, prawdziwy i ciągle obecny.
Możemy go przyjąć w Komunii Świętej, doświadczyć tego daru jedności z Bogiem. Podczas mszy świętej modlimy się za innych ludzi. Inni modlą się za nas. To naprawdę wyjątkowe doświadczenie międzyludzkiej wspólnoty. Tak wielu po doświadczeniu pandemii opowiadało, jak tęsknili za udziałem w Eucharystii, za wspólną modlitwą, za parafialnym kościołem. Wielu mówiło, że w telewizji, w radiu to nie to samo, co być w kościele. Ale śmiem twierdzić, że równie wielu, a może więcej, przywykło do tego, że nie trzeba wychodzić, by być na mszy. Można zostać w domu, puścić telewizor, włączyć komputer i też uczestniczyć w Eucharystii. A nawet przecież biskupi do tego zachęcają. Moi drodzy, przypomnę. Istnieją sytuacje, kiedy człowiek może nie uczestniczyć, człowiek wierzący, może nie uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej i nie zaciąga winy, nie popełnia grzechu. Katechizm Kościoła katolickiego w numerze 2181 poucza, że z powodu choroby lub opieki nad osobą chorą, starszą, niemowlęciem, którzy wymagają stałej obecności, lub kiedy pasterz, czyli biskup, udzieli dyspensy z ważnej przyczyny, na przykład pandemii, nasza nieobecność na niedzielnej Eucharystii jest usprawiedliwiona. Dziś ta dyspensa dotyczy seniorów, osób z infekcją, no i tych, którzy z obawy przed pandemią, przed zarażeniem nie uczestniczą we mszy świętej. Niestety obawiam się, że to ostatnie to dla wielu wspaniała wymówka. Bo idą wszędzie, robią wszystko, tylko nie do kościoła, bo tam jest koronawirus. Zatem przypomnę, że wierni są zobowiązani do udziału we mszy świętej w niedzielę i dni nakazane, pamiętając, że popełniają grzech ciężki ci, którzy dobrowolnie, na przykład z lenistwa, czasami oszukując sami siebie, zaniedbują ten obowiązek. Moi drodzy, postarajmy się, aby niedziela była dla nas świętem, dniem pańskim, by była czasem spotkania z Bogiem na Eucharystii w sposób pełny, abyśmy byli gotowi przyjąć Go również do naszych serc. Niech niedziela stanie się też czasem wolnym od pracy i codziennego zabiegania. Niech będzie czasem spędzonym z rodziną, dniem przeżytym w świecie rzeczywistym, a nie wirtualnym. Niech ta radość ze spotkania ze zmartwychwstałym, który pośród nas żyje i działa, przemienia nas, nasze życie i środowisko, w którym żyjemy.